O mój Boże, widzieliście do cholery, do cholipki jasnej. 2024 Młodzieżowe Słowa Roku, które wcale nie są młodzieżowe. Ta edycja jest nie na poziomie śpiulkolotu, ale still. Dlatego dzisiaj będziemy sobie analizować razem tą listę. Ja to wszystko robię subiektywnie na podstawie tego, jak często słyszę te słowa, jak bardzo według mnie są młodzieżowe w cytacie. I... Nie wiem, ja już to zobaczyłem, bo jakby ja teraz to montuję i ja teraz to dogrywam, ale mój Boże, ta lista jest tak zła. Okej, nie jest najgorsza, ale jest zła. Ogólnie odpowiada za to PWN, czyli Polskie Wydawnictwo Naukowe, które ogarnia wiele podręczników szkolnych. Ponad internauci głosowali, ale w sumie jury miało największy wybór, więc to jury pewnie jest budowane ze 40-latków, ale dobra, udajmy, przemilczmy to, okej? Okay? Wracając, zobaczmy, co tu się ukrywa. Zacznijmy więc od pierwszego słowa, którym jest aura. Aura to słowo, którego chyba nie trzeba tłumaczyć. Jakby nawet nie wiem, czy się da. I mean, jeśli ja miałbym wytłumaczyć, co to jest, powiedziałbym, miałam coś zwiększającego atrakcyjność, jakaś postawa wywierająca wrażenie na innych. Julia. Nasze kochane PWN w ogóle zaczęło w tej definicji mówić o jakimś polu energetycznym. Dosłownie nie rozumiem tej definicji, nie wiem, kto to tworzy, nie ja. Nie wiem czemu, ale dobra. W ogóle czemu też będzie, ale to taki fun fact. Ale pomijając, aura jest używana często. Jakby ja sam dalej mówię, nie wiem, minus 1000 aury czy cokolwiek, więc I guess to jest dobre młodzieżowe słowo. Ale z drugiej strony mamy azbest. I poproszę o minutę ciszy dla azbestu. Jakby autentycznie, ja pieprzę. Nie uwierzę, że jacyś internauci wpisali sobie azbest, a Yuri sobie tego po prostu nie wymyśliło. Nie wierzę w to. Jakby, co to znaczy? Czekajcie, ja wam powiem teraz definicję. Ja wam to powiem, bo to jest tragedia. Według PWN jest to nieokreślone semantycznie, ciul wie, co to znaczy, ale intencjonalne, humorystyczne nawiązanie do filmów i memów. Nie, nigdy nie słyszałam o azbeście. O wylewaniu azbestu. Czym jest azbest? Nie wiem. Zalewanie azbestem może być aluzją do patodeweloperki. Nikt nie użył azbestu. Przestańcie. Oferującej niską jakość za duże pieniądze. Nikt tego nie mówił. Dobra, nie, przestanę po prostu, okej? Okay? Nie, po prostu nie. Potem mamy Bambik. I ja jestem przekonany, że ono zostało wybrane przez to, że Donald Tusk raz uznał, że nazwie Morawieckiego Bambikiem. I koniec tej historii. To jest koniec. Oni uznali, o, jakie to jest młodzieżowe, weźmiemy to tutaj. I wzięli to tutaj, mój Boże, nawet mój mikrofon jest załamany. Bambik było kiedyś fajne przez 5 minut. Nawet nie wiem, czy było fajne w sumie, jak teraz o tym myślę. Nikt nie używa Bambik. Jeśli już używa, to po prostu mówi Sigma, nie Bambik. Chociaż chyba Bambik to jest zaprzeczenie Sigmy. No dobra, zamknę mordę, okej? Okay? Brainrot. I get it. Brainrot to jest dobra rzecz. Właśnie dobra rzecz, dobre słowo. Jest ono często używane. Jest ono młodzieżowe. Nie wiem w ogóle, co to znaczy, ale uznajmy. Brainrot według nich to jest... pejoratywne. Czemu oni używają takich słów? Określenie treści kulturowych i stylu komunikacyjnego tworzonych przez młodych użytkowników TikToka, które należą głównie do pokolenia alfa i są nieustannie podłączeni do mediów społecznościowych. Zgadzam się, super mega, brainrot to jest załamanie nerwowe, umysłowe, każde i powinno być tępione. I bardzo dobrze, że jest w młodzieżowych słowach roku, bo to pokazuje bardzo... Nie wiem, co to pokazuje, ale gar. Tak czy inaczej, bardzo dobrze, gratulacje. Kolejne słowo, które ma sens w przeciwieństwie do azbestu. Brat. Brat, jedynie kiedy słyszałem, to wtedy, kiedy mówiono o tym albumie od Charlie i that's it, jakby dosłownie, nigdy więcej nie usłyszałam o bracie. Ich definicja w ogóle jest tak z dupy, bo jak oni... I dla nich brat to jest Bachor, prawda?
W sensie to jest jeden do jeden definicja. Ogólnie brat po angielsku brat to jest ktoś taki niegrzeczny. Ale nie, nigdy nie słyszałam, jak ktoś mówi brat na poważnie. No chyba, że jest w Anglii, no ale nie będziemy zapożyczać słowo do Anglii, prawda? To wcale nie jest tak, że nasz cały slang się od Anglii, od angielskich słów zapożycza. Ale pomijmy. Brat nie jest używany tak czy inaczej, więc I don't care. Cringe. Cringe'em jest to, co ja teraz mówię. Cringe'em jest to, co ja teraz czytam. Cringe, tak, jest popularne, ale cringe nie jest już młodzieżowe. Cringe zaraz milenialsi zaczną używać. Jakby dosłownie już to jest tak spopularyzowane, że ja nie widzę miejsca dla cringe'u. Więc nie, po prostu. Tak samo, nie tak samo jak czemu. Czemu akurat ma sens? Czemu? To jest ogólnie jedno z najbardziej wkurzających słów, jakie znam, bo większość osób, które mówi czemu, 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 to są najbardziej wkurzające osoby na świecie. A co oznacza czemu? Ciubie. Po prostu losowo ludzie mówią czemu i tyle. Wydaje się jedynie mocniej podszyte zdziwieniem oraz przypomina wymowę blisko czemu. Nie. Czemu po prostu to jest słowo, które ma wkurzyć drugą osobę. I tyle. Delulu. Delulu jest Delulu. Ja nie wiem, jakby Delulu istnieje, Delulu żyje, ale jako słowo tego jakoś bardzo nie widzę. To nie jest nic nowego. Czuję, że to było w 2023, ale może mi się wszystko pieprzyć, co nie? Tak czy inaczej, Delulu już chyba straciło swój urok. Jakby tak niektórzy ludzie mówią dalej Delulu, ale to nie jestem ja, więc sorry. Mamy film. Mamy film, moi drodzy, i film to jest akurat totalny banger. Pomijmy ich definicję, bo oni mówią, że to jest osoba uzależniona lub obsesyjnie czegoś pragnąca i nie, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mówił, nie wiem, na ćpuna, ej, film. Nigdy tego nigdy nie powiedział. Ale film to jest cudne słowo, bo używają go ludzie po prostu po to, żeby powiedzieć film. Dosłownie, jakby tak wygląda 50%? Slangu młodzieżowego teraz? To są słowa z dupy, których ludzie używają po prostu, żeby powiedzieć cokolwiek. I I'm here for it, co nie? Więc fin to jest... Ja tam sobie głosowałem fin. Fin jest cudna. Fery według mnie po prostu jest popularne tak samo jak te lulu. I cringe. Ale ten moment już zgasł, jakby to już jest tak... To się nie wyróżnia. To jakby jest coś, co już zostanie z nami przez jakieś następne parę lat. To nie jest tak samo jak film, bo film zaraz przeminie. To jest tak samo, to nie tak samo jak, nie wiem, aura też pewnie przeminie. Przepraszam, aura też pewnie przeminie. A fyry po prostu żyje. Jakby to nie jest według mnie słowo, które powinno być po prostu tutaj, co na wybierane. Glamour. Oni mówią glamour, że to jest po prostu jakiś reference do ubrania. Tak, jest styl glamour. Ale nie wiem, czy ono jest takie popularne. Jakby ja osobiście nie dałbym glamour, dałbym... Jeśli miałbym dawać style, to prędzej Dark Academy albo, nie wiem, Drillowce już. Ale Drillowce już byli, co nie? Tak czy inaczej, nie widzę tego glamour. Nie wiem, co ono tu robi, wydaje się totalnie z dupy. Gold. Może na siłowni usłyszałem raz. Czasami słyszę w jakichś, nie wiem, przeróbach, w jakichś motywacyjnych rzeczach. Ale gold nie jest też jakoś bardzo często używany, przynajmniej u mnie. Prędzej się mówi Sigma po prostu i tyle. Nie wypowiem tego słowa. Dobra, wypowiem mojojoj baka, ale nie powiem to z tym akcentem. To jest po prostu brainrot, który totalnie nic nie znaczy. Znaczy teoretycznie, znaczy, że ktoś jest po prostu idiotą, ale po prostu... To jest po prostu TikTok, więc ja już nie mam siły na to, okej? Okay? Ja już nie komentuję tego po prostu. Oporowo. Oporowo jest nakrywanie tego, jak widzę tego typu słowa. Robić coś bardzo intensywnie z zaangażowaniem, najmocniej, najlepiej. Tak czy inaczej nigdy nie słyszałam oporowo. Bardzo młodzieżowe te słowa. Mówię to jako 15-latek. Mhm. Riz. Okej, okay, fair enough. Riz ma sens, Riz jest fajny. Jakbym miał zdefiniować list, nie wiem, powiedziałbym, że to są jakieś punkty charyzmy, czy inne gówno, chociaż to teraz brzmi, zajeżdża jakimś RPG-iem, jakimś, nie wiem, Baldur's Gate'em, ale dobra, Baldur's Gate'em, Boże, nie umiem nawet mówić. No, oni mówią zespół zalet decydujących o atrakcyjności, także seksualnej. Nie wiem, po co tym seksualnym mówiliście, ale dobra.
Fajne słowo, super, świetnie, mam już dość tego, spróbuję się streszczać, bo to za długo trwa. Sigma, albo wariant Sigma Male. Osoba odnosząca sukces, pewna siebie, wybitna, dobra. Sigma jest samotnym witkiem. Definicja 10 na 10 bardzo mi się podoba. Ogólnie Sigma musiała tu być, chyba każdy wiedział, że spodziewał się, że tu będzie Sigma. Sigma to jest po prostu, można się z tego śmiać i fajnie jest się z tego śmiać. Ja się z tego śmieję i fajnie, że tu jest Sigma, nic dodać, nic ująć. No, spodziewałem się, tak szczerze. Skibidi. To jest brain rot, które nic nie znaczy. Nie patrzę na ich nawet nie patrzę na ich definicję, nie chcę, co nie? Zaraz powiedzą swoje super rzeczy o głowach w kiblach. I ja nie chcę tego widzieć. Slay. Slay, teraz czym mi się kojarzy, to z gejami. Nie wiem, czemu tak dużo gej użyję tego określenia, nie wiem. Jeszcze brakuje, żeby było ukośnik i slay girl. Co ja powiedziałem? Czemu takim tonem? Jak sentem, nie wiem, ale slay to jest po prostu normalne słowo, które używa się raz na ruski rok, ale i to w takim bardzo, wiecie, memicznym znaczeniu czy cokolwiek. Ale słyszę je od wielu gej, z którymi się otaczam, więc mam takie, ja pierdzielę, już mam tego dość. Ale I get it. Womp womp to jest słowo, które chcę wyjebać i nie chcę go słyszeć nigdy więcej. Pluję na womp womp. Za dużo osób tego używało kiedyś. Teraz już to minęło na szczęście. Powinno tu być, ale to nie znaczy, że je lubię. Pluję na womp womp, walić womp womp. Ale dobrze, że tu jest. Brawo PWN. No i ostatnia rzecz, czyli yapping. Okej, fair enough. Yapping to jest to, co robię cały czas. Mówię, że jestem japerem. Używam tego do teraz. Gratulacje PWN, to nie jest śpiulkolot V2. Śpiulkolotem V2 jest azbest, śpiulkolotem V2 jest oporowo i Bambik to nie powinien być. Ale tak poza tym nie jest tak źle. Tak źle, więc gratulacje PWN. Jupikajej i tym akcentem kończymy ten cudny film, który montuję o godzinie 1:38, bo taką miałem zarządzać czasem i kurwa, idę na nocowanie dzisiaj. Ale dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i plujmy wszyscy na asbest, bo to słowo nie powinno istnieć. Bailando, elo elo.